Powoli będę czytał. Najpierw wypowiedz swoje imię. Ja, Teodor. I czytajmy powoli, rytmicznie. Oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa, moją osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to serce. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać. Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości, jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. O serce Jezusa, pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie. O serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła. Natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać albo sprzeciwiać. Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie zapomniał o Tobie, ani był odrzucony od Ciebie. Oto błagam Cię przez Twoją dobroć. Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen. Jeżeli masz długopis przy sobie, możesz podpisać właśnie się pod tymi słowami, to jest dobry czas. Jeżeli nie masz wydrukowanego, możesz podpisać właśnie się pod tymi słowami, to jest dobry czas. Jeżeli nie masz wydrukowanego, możesz to zrobić później. Pamiętaj, że najważniejsze jest to, co się dokonuje w Twoim sercu. Decyzja Twojej woli jest najważniejsza. Nie kartka. Decyzja woli Twojej jest najważniejsza. Przystępujemy do aktu osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Dla niewolników Maryi to oznacza odnowienie tego, co wtedy już w akcie poświęcenia konsekracji dokonali. To też dla noszących szkaplerz oznacza odnowienie poświęcenia się Maryi. A więc serce niepokalane. W zjednoczeniu z sercem Jezusa, Twojego najmilszego Syna, ja, tu podaj imię, albo nawet wpisz je, Teodor. Poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O serce Maryi, cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu niepokalanemu sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, bez zastrzeżeń, mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę, wszystko. O serce
goryjące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen. No cóż, jeżeli masz wydruk osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, warto teraz złożyć swój podpis na dole. Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana na podstawie aktu, który został przeczytany w jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski przez przedstawicieli Episkopatu Polski w 2016 roku. Przypominam, że jeżeli ktoś ma inny akt, to wszystkie są ważne. Najważniejsze jest to, co się dokona w Twoim sercu przez to, co teraz wyznasz. Powtarzaj za mną. Spójrz na ekran, jeżeli nie masz kartki, nie masz tego tekstu. Spójrz proszę na ekran i powtarzaj za mną. Nieśmiertelny Królu wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi, by uznać Twoje panowanie, poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą ojczyznę i cały naród. Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą, chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe panowanie nad Polską i całym naszym narodem, żyjącym w ojczyźnie i na świecie. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam, Chryste, w naszych sercach. Króluj nam, Chryste. W naszych rodzinach. Króluj nam, Chryste. W naszych parafiach. Króluj nam, Chryste. W naszych szkołach i uczelniach. Króluj nam, Chryste. W środkach społecznej komunikacji. Króluj nam, Chryste. W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku. Króluj nam, Chryste. W naszych miastach i wioskach. Króluj nam, Chryste. W całym narodzie i państwie polskim. Króluj nam, Chryste. Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste. Będziemy powtarzać: Chryste nasz Królu, dziękujemy. Chryste nasz Królu, dziękujemy. Za niezgłębioną miłość Twojego Najświętszego Serca. Chryste nasz Królu, dziękujemy. Za łaskę Chrztu Świętego i przymierze z naszym narodem zawarte przed wiekami. Chryste nasz Królu, dziękujemy. Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach. Chryste nasz Królu, dziękujemy. Za Twoje wielkie miłosierdzie okazywane nam stale. Chryste nasz Królu, dziękujemy. Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości. Chryste nasz Królu, dziękujemy. Świadomi naszych zniewag i świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu sercu, przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu panowaniu i Twemu prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne
i narodowe według Twego prawa. Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę. Będziemy powtarzać: Chryste nasz Królu, przyrzekamy. Chryste nasz Królu, przyrzekamy. Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień. Chryste nasz Królu, przyrzekamy. Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci. Chryste nasz Królu, przyrzekamy. Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie. Chryste nasz Królu, przyrzekamy. Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw. Chryste nasz Królu, przyrzekamy. Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu narodów i Panie panujących, zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską. Oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu majestatowi. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu. Chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. W niepokalanym sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy. Króluj nam, Chryste. Króluj w naszej Ojczyźnie. Króluj w każdym narodzie. Na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo. Królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski, Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszystko to, co zostało wypowiedziane, niech Bóg pobłogosławi i niech utwierdzi owoce tych aktów, tych deklaracji. A błogosławieństwo dobrego Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Amen. Amen. Drodzy, kto ma pragnienie wydrukowania tych aktów, szukajcie na tej stronie www.teobankologia.pl.